Co się dzieje? Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dlaczego nie ma farminga? Farming było ostatnio, a nie było ostatnio GTA. Znaczy, GTA było przed farmingiem. No. Okej, jest moja suka. Jaki jest plan na dzisiejszego live'a? Wiecie co, pomyślałem sobie, że wbijemy ekipą. A tutaj jakaś ekipa jest. I zrobimy dzisiaj pokaz mody. Także zobaczymy, jakie mają ciuchy ludzie. Auć. Jakie mają ciuchy ludzie i jak się ubierają, jak wyglądają. Także, nie wiem, najlepiej to się chyba będzie spotkać w siedzibie prezesa. Tam wszyscy sobie usiądą na krzesełka i w ogóle. Jedziemy do siedziby prezesa i zrobimy pokaz mody. Zobaczymy, jak ludzie są poubierani. Tylko musimy jakoś to wymyślić, w sensie, gdzie będziemy mieli jakieś takie miejsce, gdzie będziemy się pokazywać i w ogóle. A najlepiej to będzie zrobić właśnie w jakimś budynku w środku. Tylko nie wiem, ile osób wejdzie maksymalnie do środka. O, w ten sposób. Nawet wbił Yoji720. Można sobie taki nick ustawić w GTA, nieźle. Myślałem, że jest już zajęty. Wszyscy się będą ustawiać, no masakra. Jak to ogarnąć? Ktoś znowu dzwoni na domofon. Okej, puściłem wszystkich. Nie wiem, ile tu osób może maksymalnie być. Ale ten budynek zaraz chyba wybuchnie. No i mamy chyba wszystkich. To co, zaczynamy może od kogo? I w ogóle, jak tutaj zobaczyć listę graczy? To może tak od Yoji, czy od góry będziemy zaczynać? Jak mam tutaj listę graczy, to będziemy zaczynać od góry. Co wy na to? To chyba najlepiej będzie. To zaczynamy... Góral pierwszy. Nie patrzcie, że ja źle napisałem, to jest nickname. No, to jest góral? Ej! Proszę się usunąć, bo polecą bany za niesubordynację. No i co teraz? Co jest pierwsze? Czyli tak, kurteczka, spodenki, buciki, wszystko pod kolor. Mamy tutaj fajną fryzurę, ja wiem czy fajną. Tak ciężko oceniać mi faceta, się nie znam na modzie. Chodź tu Dominika. Wszystkich oceniaj, poczekaj. Ja ci będę mówić. Ten co stoi przed telewizorem jest najważniejszy, tylko tutaj przełóż mikrofonu zwiększę, żeby ciebie było słychać. Okej, powinno być dobrze. Słychać cię? Powiedz coś. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie? Coś tam słychać. Dobrze, więc tak. Będziesz oceniać. Pierwszy jest ten tutaj. Facet tu stoi. Zobacz. Podoba ci się? To jest jego strój. Zobacz, jak wszystko ma zgrane. Jest jego kurteczka. Dziękuję za donate. Pokaż jego buty. Muszę... Nie mogę się ruszyć. Zdjęcia robię. Czy będę nagrywać serię z Mafii, czy nie? Nie będę nagrywać Mafii. Ej, ktoś tu... Co jest? Ktoś tu zadzwonił, ale to nie jest z ekipy. Co się tu dzieje? Jak tu wywalić kogoś? Nie da się. Adamus. Wypchali go? Kogoś innego wypchali. Jest Adamus. O, zobacz, taki kierowca ciężarówki. Czemu wszyscy mają tą samą fryzurę? Zobacz, ten ma tą samą fryzurę, ten ma tą samą fryzurę. No zobaczcie, wszyscy mają, to jest jakaś najpopularniejsza fryzura. Bro 2503, pozdro Lucek, dziękuję za donatik, pozdrawiam. Mnie to nie pociąga. Ciebie to nie pociąga, dobra. Ale fajne bojówki ma, taki strój, wiesz. No to siódemka, no. No co, nie pociąga cię i siódemka. No to co, mam szóstkę dać? No. Szóstka, najwyższa ocena w szkole, szóstka. Dobra, Dominika dała 6, ja daję 9, bo mi się podoba taki strój. Taki nie rzucający się w oczy. Czyli wyciągnij średnią. Gdzie on jest? No tutaj! Próbuję się przedostać, bo ja tu ten wejście zablokowałem. To już jest strój. Jest na pokaz plażę. Mody. Wow! To jest strój na plażę, ale zobacz jaki przypakowany ziomek! Jaki przystojny. Przystojny, no ja nie wiem. Ale w końcu ma jakąś inną fryzurę. No wszyscy w tych samych, no. Ej, ci co mają taką samą fryzurę, to po tym patrz jak tu się fajnie ten pokazuje. Po tym streamie albo jak wyjdziemy z domku, wszyscy zmieniają sobie fryzurę. No zobacz, ten ziomek ma taką samą fryzurę, tamten ten ja sam. Mu daję zobacz, ten, 9. Ten. Ja mu daję 10, bo zajebiście wszystko dopasowane. Patrz na buciki, patrz na spodenki, koszulka, tak? No cicho, dychę, to ja wolę sobie zostawić na sam koniec. Ja wychillowany. 9. Moim zdaniem fantastycznie, wszystko pasuje do siebie. Tutaj, o to laska! To gdzie no, mam faceta oceniać? Zobacz jaka cika, no teraz ty musisz, ja też faceta musiałam oceniać. Zobacz jaka cika. Ale też mam dopasowane, ty sobie kupiłaś też szpilki, tylko te są ze sznurów. Ale to właśnie, no właśnie, takie szpilki do takiej sukienki kompletnie nie pasują. A jakie pasują? Bo to są szpilki sportowe.
No, muszą być takie ładne, otwarte szpilki. Otwarte szpilki, czyli takie gładkie, tak? Tak, gładkie. Mogłaby dopasować... Jak mi buty zmieni na ładne szpilki... Wszystko pasuje do siebie. Tak, będzie nóżkę ładnie widać. Ale to obcina optycznie nogę, no. Zobacz. Ona wygląda na taką... Musisz ascetycznie zmienić nogę, znaczy te buty. Nogi też możesz zmienić. Co one takie grube są? Dobrze. Ascetyczny ode mnie dostajesz 9. Czyli równo, 9 na 9. 9 na 9. Podoba mi się w sumie, fajnie wszystko jest zgrane. Ale moja suki bym tak nie ubrał. Moja suka to buntowniczka. Dobrze, kto następny? Yoji 720 jest. Okej. O, to jest, zobacz, dopasowane tylko tak. Dół niby... Ja myślę, że to jest strójny napad, wiesz? Łop! Co to było? A się chyba upił. No rzeczywiście taki, a to jest, wiesz co? Mi ten strój przypomina jakiegoś Punishera. Motocyklistę takiego. Albo jakiegoś zabójcę takiego, typowego. No, taki Wolverine trochę jest, tylko Wolverine miał inną fryzurę. Dobrze, że nie ma tak jak ten, jak wszyscy tutaj prawie, co mają te fryzury, no. Takie same, nie? Dla mnie piątka. Takie, piątka? Mnie coś takiego nie pociąga. Ej, słyszeliście? Jej, coś takiego nie pociąga. No co cię pociąga? Oj. Ładnie uczesani panowie, garniturka. No fryzurę ma fajną, no. Dobra. To widzicie, nie ubierajcie się jak Wolverine, jak chcecie pociągać. Chcecie być pociągani. Nie ubierajcie się. Dobra, ja daję, fajnie jest wszystko dopasowane. Zatrzymaj się. Ja już nie jestem kierowcą Passata, kiedyś byłem, okej? No bo się schlał. Tak brzydko powiedziałaś, no i on smutny jest teraz, no. No i wszystko pasuje do siebie. Ja mu daję dychę, bo zajebiście pasuje. Sam bym się tak ubrał, no gdybym dobra, był GTA no. Facetem, no. Gdzie on jest? A tutaj, próbuję się przycisnąć. O, zobacz! Poważna New Balance. Ej! To jest te New Balance pasują do właśnie garniturka. No wiem, widzę. New Balance. Ale pokaż bliżej te buty, bo te buty mnie coś... To są New Balance, okej, takie... O. Pasują mu, sznurówki pasują mu do koszuli. O, jak się to... Ktoś się tu przebiera. Ej, no. Dobra. Specjalnie się przebieraję na te. Dla na pokaz. Mnie będzie dycha. Dycha? No. Wszystko pasuje do siebie, nie? Wszystko pasuje. Fryzura wygląda naprawdę spoko. Ja bym może tylko inny kolor tych sznurówek wybrał. Dla mnie 9. Nie, sznurówki fajnie pasują do koszuli, tylko że boki butów są niebieskie, no. A powinny być fioletowe. Czyli co, ty 10, a ja daję 9. Wszystko jest do siebie dopasowane, to wygląda jak taki strój designerski, coś ala kupiony ze sklepu, taki bardzo takie designerskie stroje to są bardzo drogie. Moim zdaniem jest spoko. Fajnie, wszyscy zrobili tutaj miejsce. Jawor, lecimy. On? Okej, okay. I co ty powiesz na to? Chyba musisz się przebrać, chłopie. Wyglądasz okropnie. Ale tak z siódemkę bym dała. Z siódemkę? No. Ja, mi to w ogóle nic nie pasuje. Wiesz, jak gorset, jak takie majteczki, no to na bosaka. A tu można na bosaka nie, biegać. Szpilki. Jakie szpilki? Na bosaka, gdzie mnie będzie kuła potem w żebra. To. What? Policjanta strój, on jest niedostępny. To trzeba jakoś tam zgliczować, żeby go dostać. Oj, chyba ktoś tu bana. O, no, dostanie niedługo. Bo Rockstar teraz banuje za takie rzeczy. No strój policjanta, to co? Chłopie, a czemu on ma takie... Nie, zobacz jakie on ma ten, brudne spodnie. Nie? To jest no... Brudne? No na kolanach, nie widzisz? Aha. Takie ciemne. To, wiesz co, to, bo on jest chyba nowicjuszem w policji i musiał kolanko zaliczyć. No. Ale zobacz jaką on ma młodą twarz, to jest jakiś młodziutki chłopak, 14 no. lat. Nie? Taki młodziutki jest, chodź się, pokaż tutaj, pokaż te policzki. Zobacz jaki młodziutki. A jakie oczka ma. Jakie oczka, jaki niewinny, nie? A tu zaraz minigona wyciągnie, wrzutnie rakiet. Co ty się... Znowu się odpaliłaś? Uspokój się, to tylko GTA! Tak, to jest Neo, dobra, widać nikt. Biorę tą laskę. 10 na 10. Fajniutka, opalona czarnulka. Fantastycznie. Wszystko do siebie pasuje, jest ekstra. Brawa za strój. Na taką laskę to ja bym poszedł, z taką laską to ja bym poszedł na jeden napad. If you know what I mean.
Bierzemy ją. 10 na 10 daję. Fajne tatuaże, zobacz. No, dawaj. Zaniżyć ci punktację. No ile dajesz? 1. Jak 1? Nie możesz dać 1. Zobacz, tutaj 11 na 10 na czacie ludzie piszą. 10 na 10, 100 na 1. 100 na 1? Czekaj, nie nadążam. 100 na 10. Mówiłeś, że bez szpilek. Widzisz, mówiłeś, że bez szpilek. Przy takim stronie. Ale zobacz, to są szpilek. Takie same szpilki, jak ty sobie kupiłaś. No i co? No to nie lubisz? No mi się podoba. No 10 dobra, na 10. Biorę tą laskę, okej? Okay? Biorę do mojej ekipy. Moja suka czasami też lubi laskę. Dobra, teraz tak. Forzby Shop. Za dużo tej forzy. Okej. Okay. O, a tutaj mamy takiego gościa od napadów, który organizuje wszystko. Wiesz, dostarcza broń. A wiesz, skąd mi się te włosy kojarzą? Jeśli ktoś oglądał Brzydule, to tam był ten, Przemko. I on nikt miał taki... tego nie oglądał. Na pewno. Nikt tu tego nie oglądał. Siwe włosy, Przemko jak nic. Nikt tu nie oglądał żadnej Brzyduli, daj spokój. Podczas gdy były emitowane odcinki Brzyduli, tutaj my wbijaliśmy levele w GTA, nie jakieś tam pierdoły. Brzydule, kto tu Brzydule oglądał? 8. Jest tu ktoś na czacie, kto oglądał Brzydule? Spośród 1000 osób? No chwileczkę. Ja myślę, że nie ma. No dobra, jedna osoba się zdarzy, okej? Okay? Ale oglądałem, to... oglądałem. Kolejka do Alko. To pierwszy, ten lepszy. Ja zająłem pierwszy. Jean mocniejszy. Zobaczcie, kolejka do Alko. Upijamy się. Dobrze, mi starczy. Tu jakieś piguły są. To będzie walka, słuchajcie, to będzie boks niezły. Ej, no nie teraz! Czekajcie! Kurde, oni się tu już zaczynają bić. Joko rozruba! Będzie masakra, cała sesja w jednym miejscu. I dobra, ja się tu wbijam już do walki. Kurde! O, proszę bardzo, do walki! Wszyscy do... Pff. No nie, tu musimy walka wręcz, bo tu jest takie wydarzenie. Idziemy do boju. Kurde, ale bez samochodów. Bez aut. Okej, okay, jest walka wręcz. Gdzie tu wszyscy są? Schodzimy do metra? Tam ktoś się patrzy. Ło, już koniec? O kurde, ja kogoś zabiłem. Policja tu już się w ogóle rozruba zaczęła. Ktoś wygrywa... Jezu, ten trudny nick, musiał taki nick... Dawaj go, dawaj! On z nożem tutaj napieprza. Taki dobry jesteś. Cyk! Pozamiatane. O kurcze! O kurcze! O kurcze! No i właśnie tak to wygląda. Kurcze, ale wszyscy się rozpierzchli, zobacz. Tutaj już w centrum walki nie ma nikogo. Ktoś tutaj... Tu się biją, tutaj ktoś kogoś dobija. Chodź tu ofiaro! Co? Patrz! Elegancko. Jest mój... Co? A! Fajne rzeczy z nim zrobić. I nim się przede wszystkim fajnie jeździ. To nie jest tylko to, że... Że ładnie wygląda, ale też jazda nim jest fajna. Ojej, tu policja. Będzie trzeba chyba zaraz ten... sesję opuścić. Tu jest mój... Tutaj... Czekaj, to jest... Rufian? Albo Bati? Chyba Rufian to jest. Tutaj mamy BF-400. Znowu ten od Benego motocykl. Też fajny bardzo jest. Tutaj jakiś... Aha, to też BF-400. Hakuchu zwykłe. Zwykłe Hakuchu. Takie czarne. BF-400. Znowu Hakuchu białe. Ja też nie lubiłem tym Hakuchu jeździć. Ono niby jest najszybsze w grze, ale jakoś tak... Nie odczułem tego specjalnie. Tutaj, o, zobaczcie, jaki odpowiedni strój też do odpowiedniego motocykla. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Nie? Bardzo ciekawy moto. No, ale mi się nim nie specjalnie jeździło, więc go po prostu sobie sprzedałem. Tutaj ten z aktualizacji. Nie, moment, to jest chyba nagroda za przejście z konsol starej generacji na te nowe. Albo na pecety. To był Sanchez, mówicie? A tak, tamten był Sanchez, no tak, tak. Nie BF-400, pomyliłem się. Tutaj jest... Bati... Bati? Chyba Bati.
Wow, a to jest SK, tak? Robiłem jego tuning. Ale on mi się nie podoba. Znaczy ja lubię motocykle starego stylu, ale ten jakoś tak... To, nie dla mnie. Tutaj mamy... Wow. Wojskowy, to jest chyba... To jest chyba też z tych nowszych. Patrzcie, jaką ma fajną rejestrację skubany. Elegancko wygląda. Tutaj taki o. Spoko. Okej, okay, ktoś tu jeszcze przyjechał? Tu jest jakieś hakuczu. Albo wiem co. Dziękuję, zwykłe. Po prostu napiszcie na czacie dziękuję. Wszyscy, nic więcej, tylko dziękuję, okej? Okay? Do jedziego wbijamy na streama i na streamie piszemy dziękuję. Wbijamy na streama i dziękuję do niego, okej? Okay? Dobrze, jak nie, to troszkę ją może podgłośnie, bo ona zawsze taka cichutka. Czat się zawiesił. Ale komunikuje się ze swoim ojcem. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę polecam, jest strasznie wzruszający. Ja to prawie na każdym odcinku ryczę. Ale naprawdę, dziękuję. Genialny, podoba mi się. I to nie jest taki tasiemiec, że ma 1500 sezonów, są tylko dwa. I w sumie to jest... On teraz z dziewczyną słyszę, że streamuje. Mega film. Fajnie. Dziękuję. Dziękuję. Pewnie zastanawia się, co się z czatem dzieje. Ale myślę też, że za bardzo skupiony jest na grze. Nie wiem, nie ogarniam. Wygląda to jak jakiś rajd, nie wiem. Podejrzanie to się wydaje. A ty nie kazałeś jakiś czas temu dziękować za coś? Zostawcie Jodziemu lajka. Podziękujcie komuś. Nie jestem jakimś dyktatorem. No nie wiem, czasami jest. Zostawcie lajka na streamie Jodziemu. Ma tylko 500 lajków. On nigdy chyba o lajki nie prosi. Wiemy. Żeby nie z tej pierwszej cały czas, bo to nudy są z tej pierwszej pozycji startować. Dawaj, penetrator, pokaż co potrafisz. Pełne skupienie, total focus. Uwaga. A, to jest jakaś lista, my ją kiedyś jechaliśmy. Tylko nie jestem pewny, czy nam się udało ją skończyć. Ktoś poleciał. No tu są bardzo ostre zakręty. I już szósta pozycja. Penetratorem, nie jest źle. I tu będzie spowolnienie. No. 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 Słyszeliście? Wy wbiliście na streama Jodziego i nagle było bardzo dużo tych podziękowań, tak? No i widzowie też nie wiedzieli, o co chodzi, że tak wszyscy nagle dziękują, dziękują i też sami zaczęli dziękować. Masakra. Elo, Lucek, idę spać. No dobranoc, no już w sumie godzina taka dosyć późna jest. Druga pozycja? Nie wierzę. Bardzo dużo nagrywasz, znaczy długo, to na pewno. I stosunkowo, no niektórzy na przykład, mnie to tak trochę denerwuje, no bo są nowi youtuberzy, którzy powiedzmy nagrywają od, niektórzy nawet od, nie wiem,
czerwca albo stycznia i mają już dwa razy tyle subów co ja, powiedzmy, tak? No bo kanał można ogólnie zmierzyć po ilości subów, tak? Ktoś ma 500 tysięcy, no to można powiedzieć, że jest dużo większy ode mnie, tak? O te dwa razy. Wezmę tę pestę sobie, o. Więc to jest takie denerwujące, no nie? Bo ty wrzucasz te filmy, no wiecie, może one nie są na takim poziomie, może nie nagrywam tego CS-a albo Minecrafta, gram w gry, które mi się naprawdę podobają, chociaż grałem w Minecrafta ostatnio, całkiem niedawno i fajnie mi się grało, tylko że no jakoś nie widzę jakby sensu wrzucania tego na mój kanał. Ale no, konsekwentnie robię to, co sobie upatrzyłem kiedyś tam, żeby z tymi samochodami kręcić i na razie to wychodzi. Mi się podoba ten postęp, który mam. Aczkolwiek, no wiecie, tak jakbyście, no nie wiem, czy macie jakiekolwiek porównanie. Pracujecie na coś ileś tam lat i nagle pojawia się ziomek, który, wiecie, jest tam wypromowany przez kogoś, no to okej, tak, ja też nie mogę nic... nie mogę mieć do tego jakby pretensji, tak, bo też mogę sobie zdobyć jakieś inne kontakty i ewentualnie z kimś tam zagadać i tak dalej. No to jest kwestia wypromowania, no nie? No nie mogę mieć o to pretensji, że ktoś tam wybił się i tam przez kogoś, tak? To jest normalna sprawa na YouTubie, że robi się crossy ze znajomymi, ze znanymi i znajomymi też w sumie YouTuberami, którzy cię wybijają, no. To jest normalna sprawa. Nie można mieć o to pretensji. Tylko, no denerwuje, bo wiecie, jakby patrzeć pod kątem samego YouTuba, samego nagrywania i kontentu, jakości, jak się przykłada do tego, no to trochę denerwujące jest, nie? Jednakże staram się w jak najlepszej jakości te filmy wrzucać. Oczywiście to nie jest tak, że ja uważam, że moje filmy są najlepsze na świecie. Wiem, że jeszcze wiele można w nich poprawić i to też głównie tyczy się mojej osoby, że mogę popracować nad dykcją, mogę popracować nad wieloma rzeczami, które są związane z moimi filmami, aby były po prostu ciekawsze, tak? Żeby się je fajnie oglądało. No, tylko że jestem na YouTubie od tego czasu i oczywiście postęp jest, tylko nie jest to taki postęp, wiecie, wielki, jak na miarę na przykład Meduzy czy Bladiego, tak? Nie jest to taki duży postęp. Jest to jakiś tam malutki, ja tam sobie powoli nagrywam i ja jestem z tego zadowolony. Czy mam herbatkę? Tak, ale już się skończyła. Dlaczego już nie używam green screena? Bo jakoś mi ta kamerka bardziej pasuje. Jakaś jest taka bardziej naturalna, w sensie, tak wiecie, jak widzicie tło. Chociaż tło mojego pokoju nie jest najfajniejsze, dlatego że mam pomarańczowe ściany i one zlewają się z moją twarzą. Znaczy kolor ścian, tak? Na kamerce to słabo widać. Powinienem mieć białe ściany, to by było wtedy ładniej. Ładniej by to wyglądało, zdecydowanie. Dzięki za kolejny niedzielny umilacz. Ja wam też wszystkim bardzo dziękuję. Życzę wam miłej nocy i w ogóle jeszcze raz dziękuję, że byliście. Fajnie było w GTA. I zapraszam na kolejne streamy, na odcinki. Trzymajcie się, dobrej nocy. Na razie, pa, pa.